poprzednim odcinku. Proszę. No ładnie. Zapomniałaś, że masz dziewczynę. Czemu się wściekasz? Jeszcze pytasz? Z jakiejś przyczyny mój ojciec nie chciał ci nic zostawić. A ja sprzeniewierzam się jego woli. Ale robię to po raz pierwszy i ostatni. O czym chciałaś mówić? O nas? Co tu robisz? Nie miałeś być w Boliwii? Señorita, tak, rzeczywiście. Chyba już muszę iść. Ciao. Żegnaj. Ciao. Żegnaj. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Dobrze się czujesz? Si. Tak. Estoy bien. No me digas que te Mowę cię odebrało w tej Boliwii? No. Nie, wszystko w porządku. Właśnie wróciłem. Dopiero co? Po co ci ta czapka w taki upał? Zapomniałem zdjąć. Tam w górach było zimno. Czyżbyś tu czekał na José Antonio? Nie. Na kogo? W żadnym razie. To co tu robisz? Co się z tobą dzieje? Sam nie wiem, dziwnie się czuję. To pewnie zmęczenie podróżą. Jechałem do domu, ale przypomniałem sobie o pani Sandrze, że straciła dziecko, no i zajrzałem złożyć jej kondolencje. Tak dobrze się znacie? Stąd ta żałoba? Nie. Zawsze tak podróżuję, żeby się nie ubrudzić. A pani też do pani Sandry? Chyba nikogo nie ma. Zaczekaj chwilę, może śpią. Albo wyszli. Cicho.
Poprosić Palomę o szklankę wody? Nie trzeba, dziękuję. O której mają samolot? Jechali prosto na lotnisku, czy do domu po bagaże? Nie wiem. Czemu pytasz? Masz sprawę do José Antonia? Do tego szubrawcy? Też mi. Jego podróż wytrąciła cię z równowagi. Chyba raczej ciebie. Złudzenie. Muszę pilnie zadzwonić. Pozwolisz, że zrobię to z biblioteki? Dziękuję. Będę się streszczać. Co robiłaś w barze z moim chłopakiem? Obie z Marianą wyciągnęłyśmy Sebastiana z domu. Był taki smutny. Tak? Chyba raczej dobrze się bawił. O to chodziło. Chciałam trochę go rozerwać. Bezczelno. Puść, ty też oberwiesz kłamczuchu. No co z nim? Nie odbierzesz? Myślałem, że to pani komórka. Przepraszam. Halo? Nareszcie. Jesteś do niczego. José Antonio jest w drodze na lotnisko. Wyjeżdża za granicę. Wiesz, co to oznacza? A, to pan. Niestety dotarłem z opóźnieniem. Nie masz nic więcej do powiedzenia? To siła wyższa, przypadek losowy. Jako zawodowiec powinieneś był przewidzieć wszelkie warianty. Człowiek robi co może w ramach tak skromnego budżetu. Mam przedsięwziąć coś więcej? Co, chcesz wysadzić samolot? Bądźmy poważni. Nic już nie wskórasz. Proszę mi tylko podać kierunek. Załatwię to za granicą. Kretynie. Zadzwonię później. Muszę pomyśleć, skoro ty nie jesteś w stanie. Doskonale, panie de las Casas. Bardzo za wszystko dziękuję. Zadzwonię, jak postanowię coś w związku z tym stadem. Tak, oczywiście. Do widzenia. Dzwonili z Boliwii. Właściciel ziemski w pilnej sprawie. Masz kontakty z takimi potentatami? Dostałem tam niewielki spadek. To znaczy co? Parę mlecznych krów. I tę brykę. Tego gruchota? I tym czymś tłukłeś się aż z Boliwii? Jak wyjeżdżałem, był na wiotki, że aż miło. To te wyboje go tak załatwiły. Może podwiozę panią? No dobrze. Za co oberwę? Nie robiliśmy nic zdrożnego. Wykołowałeś mnie to mało? Nie było olbrzymiej sprawy. Nie byliśmy sam na sam. I co z tego? Dupcia umiera z miłości do ciebie. Wypraszam sobie. Sama jesteś dupcia bezczelna. Coś ty powiedziała? Wkrótce zobaczycie mnie w pierwszym odcinku Amor Latino. Pozdrowienia od Mario Simarro. Przestań. Zachowujesz się jak w przedszkolu, bo czuję, że próbują nas rozdzielić. To nie wchodzi w rachubę. Wiesz, że cię kocham. Wiem. Jestem wariatka, ale... Uspokój się, wcale nie jesteś. Chodź, pogadamy w ogrodzie. O co ten raban? Ja nic nie słyszałam. A ty, Paloma? Nie, mamo. Tęsknota za Benitem rzuca się jej na mózg.
Masz o mnie fatalne zdanie. Miałam, ale już nie. Jesteś niezatapialny. Nauczyłam się to cenić. To nie jest wyłącznie interes. Staram się dać trochę szczęścia bliźniemu w potrzebie. Skoro tak twierdzisz? Naprawdę. Nie jestem takim cynikiem. Sofia mnie kocha, a ja się cieszę, że mogę jej coś z siebie dać. Ma dobre serce, jest miła. A ty jesteś szczęśliwy? Nie. A to czemu? Jeśli jest taka dobra i miła. Wybacz mi, że w ciebie zwątpiłem. Nie potrafiłbym cię zdradzić. Przepraszam, wygłupiłam się. Powiedz, że się nie gniewasz. Proszę. Dobrze, nie gniewam się. I wiedz, że jestem lojalny wobec ciebie i Juanita. Co do Juanita, wierzę. A mnie naprawdę byś nie zdradził? Nawet z Milą Jowowicz, gdyby mnie wabiła nago do basenu. Świetny pomysł, do dzieła. Jak to? Skakujemy nago do wody. No coś ty, przestań. Czemu nie jesteś szczęśliwy? Nie pracujesz, a masz wszystko. Sofia też miewa się dobrze. Ona jest bardzo absorbująca i wszystko kontroluje. Co robię, co jem, co myślę, do kogo dzwonię. A nie taka była umowa? Inaczej to sobie wyobrażałem. Ona dużo pije. I ciągle chce jednego. Rozumiesz? Pieści mnie, całuje. Czasami aż mnie mdli. No i uciekam w alkohol, który szkodzi zapewne bardziej jej niż tobie. Przyspieszy postęp choroby. Pewnego dnia ockniesz się jako milioner. Łatwo powiedzieć. Z każdym dniem czuję się coraz bardziej zapyziały i niezdrowy. Nie przesadaj. Jesteś tylko ciut zaniedbany. Najgorsza jest jednak psychika. Nic tak nie odstręcza kobietę jak męska depresja. Przynajmniej mnie. Mam powody. Uwierz mi. A w łóżku? Jak ci idzie z twoją panią? Ostatnio? Nie najlepiej. No wiesz, miałeś swoje wady, ale w te klocki byłeś niezawodny. Ty to co innego. Niebo i ziemia. Sofia jest skrzyżowaniem mamuśki z dyrektorem. Nie znoszę takich bab, zwłaszcza w łóżku. Trzeba było pomyśleć, zanim w to wszedłeś. A teraz zamknij oczy i myśl tylko o tej forsie. Na cholerę mi forsa, jeśli skończę jako impotent. Przesadzasz, skarbie. Nie służy ci ta złota klatka. Sofia nie jest jedyną kobietą na świecie. Z tą właściwą będziesz znów najlepszym kochankiem pod słońcem. Ja w to nie wątpię. Upłynie dużo czasu, nim będę mógł wrócić do Klaudii. Pragnę jedynie twojego szczęścia. Ja już jestem szczęśliwa. Hola. Jak zdrówko? Dobrze. A co, mam niespodziankę? Patrz. Tak się cieszę. Obraziłabym się, gdybyście do mnie nie zajrzeli. Gerardo musiał odzyskać siły. Dziś specjalna okazja, taka ich druga noc poślubna. Lepsza od pierwszej. Synu, bo się zaczerwienię. Tak się cieszę, że znów jesteście razem.
Ale proszę, siadajcie. Coś ci jest? Nie, nic. Wszystko pod kluczem. Chyba celowo. 100 000 dolarów. Mam się zadowolić ochłapem, ty przeklęta złodziejko? Teresa? Gerardo. Z Gerardem. Jakby ci z 10 lat ubyło, Gerardo. Nawet 15. Albo więcej. I czuję się jak młody Bóg. A co powiesz o mnie? Ty zawsze wyglądasz kwitnąco. Gerardo mógł przedtem uchodzić za twojego dziadka, teraz najwyżej za ojca. Stanowczo protestujesz. A co u ciebie? Wujek pozostawił po sobie wielką pustkę. Bardzo mi go brakuje. Jego dzieci zostają tu z tobą? Tak. Słuchajcie, może przejdziemy na taras? Straszny dziś upał. Tu jest doskonale. Ich matka nie upomina się o nim? Nie. Sebastian i Fernanda są już dorośli. Nie potrzebują jej. Zresztą pracują. Lucia jest w gorszej sytuacji. Ale staram się zabezpieczyć jej potrzeby. Najgorzej wylądowała Lucrecia. Bez pracy, bez pieniędzy. No i podobno Medina nie żyje. Mówiłam, że będzie bosko. Nie najgorzej, fakt. Nie najgorzej? Jest super. Powinniśmy tak codziennie. Pobawimy się w rekina? Co to takiego? Nauczę cię. Co robisz? Rosji. No szybko, zapalaj. Musi się pani bardziej rozpędzić i mocniej pchać. Co ci jest? Nic. Jesteś zazdrosna o Rosji, tak? Podoba ci się Sebastian? Nie. Kocham Juanita. Tamten daleko, a tego widujesz codziennie. Pracujecie razem. Przestań już, dobrze? Dam ci tylko dobrą radę. Jeśli nie kochasz Juanita, powiedz mu to. Odwal się. Co jest? Dokuczałaś jej? Nie, przysięgam. Dała mi tylko przyjacielską radę. Ktoś musi jej wreszcie otworzyć oczy. To już trzeci wywiad z Body. Dobrze jej idzie. Nie może narzekać. Pewnie nie bez wpływu na wasze wzajemne stosunki. No właśnie. Prawie wcale się nie widujemy. Duszą i ciałem zaprzedała się pracy.
Cóż za miłe spotkanie. Niespodziewane dla nas. Nie wiedzieliśmy, że tu jesteś. A w jakiej to sprawie? Do dzieci. I pomówić o interesach z bratanicą. Prosić o kolejną pożyczkę? Taką jednorazową. Ja to nazywam inwestycją. A propos, ja mam do ciebie zadzwonić, Gerardo. Chciałam, żebyś mi pomógł w sprawach spadkowych. Benjamin miał jakieś nieruchomości w centrum. Parę domów zasiedlonych przez biedaków, które teraz należą się mnie. W połowie twoim dzieciom. Zająłbyś się stroną papierkową. Chcę sprzedać te domy. Nie są wiele warte, ale lepszy rydz niż nic. Gerardo ma urlop. Nie będzie mógł ci pomóc. To nic pilnego, może zaczekać. Martinie, zostawcie mnie sam na sam z twoimi rodzicami. W żadnym wypadku. Proszę, zaufaj nam. Zostaw nas samych. Chodźmy na taras. Co masz nam do powiedzenia? Przypominam, Gerardo dopiero wyszedł ze szpitala. Kochanie, czuję się dobrze. Nie denerwuj się, Tereso. Nie przyszłam tu w celach zaczepnych. Mam nadzieję, że wysłuchacie mnie w dobrej wierze. Co masz do powiedzenia? Zmieniłam się. Nie jestem nietolerancyjna i zawzięta jak dawniej. Trudno mi uwierzyć, ale to prawda. Ostatnie życie dało mi w kość. Trzeba wyciągnąć nauki i przyznać się do błędów. Dlatego chcę was szczerze przeprosić. Teraz ty jesteś rekinem. Coś ty, zwariowała? No to ośmiornicą. Nie chcę. Z wielkimi mackami, które mnie obejmują i w ogóle. Przestań. Wiesz co? Przeprośmy się i bądźmy dobrymi szwagierkami. Dobrze. Nie wskoczysz? Woda jest boska. Rozbieraj się. O co biega? Pardon, zapomniałam, że jesteś z religijnej rodzinki. Macarena za nic tego nie zrobi. Dla niej to grzech. Macarena! Robi to, o co ją poprosiłaś. No i co się gapisz? Woda jest zimna, złapiesz katar. No co jest? Sama ją zaprosiłaś. Mówię, nie patrz. To grzech. Będziesz się smażyć w piekle. A ty się nie gap, słyszysz? Co ja powiedziałam? Nie spodziewałam się, że tak się strasznie zakochasz jakiej tam Carmeli, Rupercie, Klaudii. To cudowna kobieta. Właściwie dla niej się poświęcam. Żeby żyło nam się szczęśliwie i bez trosk. Jeśli dotrwasz. Bo jak Sofii się poprawi i pociągnie kolejny rok, może nawet sam się wykończysz pierwszy. Albo zostaniesz impotentem i alkoholikiem. Myślałem już o tym. Chyba mogłabym ci pomóc rozwiązać ten problem. Ty? A co takiego wymyśliłaś? Jesteś znacznie mniej bystry niż kiedyś. Posłuchaj, póki ona żyje, nie możesz się stąd ruszyć, prawda? Jestem skazany na wierność. Nie możesz też zapraszać tu Klaudii, która sądzi, że jesteś w Stanach u wezgłowia swojej chorej mamusi. Tymczasem ty gorzkniejesz, uciekając w alkohol i tracąc potencję. Do czego ty zmierzasz? Już mówię. Do siebie. Pamiętasz, jak dobrze bywało nam razem? Trafnie to ujęłaś. Bywało. To były zupełnie inne czasy. Zależało ci na łożanku ze mną. Ja robiłam uniki.
Teraz już nie ma napięcia między nami. Chodzi o jedno. Dobrze się bawić. Masz na myśli, przecież to jasne. Zwyczajny, zdrowy seks, bez zobowiązań. Dla czystej przyjemności, jak zwykłaś mawiać. Już ci się nie podoba? Było nam ze sobą dobrze w łóżku. Ja kocham Klaudię. Ale dla niej to średnia uciecha czekać na ciebie miesiącami, a potem stwierdzić, że jesteś impotentem i pijakiem. Nawet z milionami w banku. Chcesz mnie wpędzić w jakiś obłęd. Znęcasz się nade mną. A może już nie reagujesz na damskie wdzięki? To się zdarza? Zażyłość z Martinem mogła upośledzić twoją męskość. Nie gadaj głupot. To mnie pocałuj. Nie bój się. Zapewniam, że przy mnie odzyskasz apetyt na kobiety. Czemu nie powiedziałaś, że ma przyjść Lukrecja? Chciałam, a tu niespodziewanie zjawili się twoi staruszkowie. Przepraszam. Ja nie robię wymówek, ale... O czym ona tam z nimi rozmawia? Nie wiem. Gdyby przypadkiem którejś z nich podniosło głos, wkroczymy. Wiem, że to dla ciebie trudne, Teresu, ale... apeluję do twojego serca i dobroci. Przestań. No dobrze. Przyjmuję twoje przeprosiny. Nie masz pojęcia, jaki ciężar ze mnie zdjęłaś. Nie robię tego dla ciebie. To kwestia równowagi. Skoro przebaczyłam Gerardowi, przebaczę i tobie. Jesteś kobietą dużego formatu. Ale przyjaciółkami na pewno już nie będziemy. Proszę, nie dzwoń i nie przychodź. Rozumiem. Zasłużyłam sobie. Zadowolę się tylko twoim przebaczeniem. Wystarczy mi ono wobec faktu, że bardzo cię skrzywdziłam. Na głusieńcy, jakich Pan Bóg stworzył. Niemożliwe. Makarena też? Na własne oczy widziałam, przysięgam. Matko święta, istna pornia. Orgia, Teodoro, orgia. No właśnie. Zobaczyłam. Siedź tu. Jeśli to prawda, to lepiej się trzymać z daleka. To już koniec świata. Naprawdę. Trzeba będzie powiedzieć pani Milagros. A co to za historia z José Antoniem? Nic takiego. Wpadł się pożegnać. W życiu nie czułam się tak idiotycznie. Już nigdy nie wsiądę do tego trupa. Nie mówiąc już o pchaniu go. Świetnie pani poszło. A ruch to zdrowie. Jest pani silniejsza niż myślałem. Naprawdę? Przestań pajacować. Cześć, kochani. Mama wciąż tam jest? W salonie. Gdyby o mnie pytała, to jeszcze nie wróciłam. Wejdę od tyłu. Dobrze. Pani Lucrecia tu jest? Jak tam Benito? Chyba się starzeje. Bez problemów. Przyspieszyłem formalności w Boliwii, żeby być tu jak najprędzej. Wiem, że tu jestem potrzebny. No i tkniło mi się za domem. Przepraszam za śmiałość, ale czuję się członkiem rodziny. W takim razie... witaj w domu. Dziękuję. I przepraszam, muszę się przebrać. Coś nie tak? Nie, nic.
Przyszła mi do głowy głupia myśl. Wracajmy tam. To już za długo trwa. No już, dosyć. O co ci chodzi? Co robisz tyle czasu pod wodą? Nurkuję. Z otwartymi oczami? Z zamkniętymi. Zadowolona? A ja potrafię z otwartymi. Robi mi na złość. Sama zaczęłaś tę aferę. To ją teraz zakończę. Jeśli już wyczerpałaś temat, to żegnam. A ty mi wybaczysz? Nie. Ależ... Wszystko w porządku? Tak, wyjaśniliśmy sobie pewne sprawy. Idziemy? Tak, już pora. Mógłbyś mnie podrzucić kawałek? Jedziemy na grób Benjamina. Drobiazg, wezmę taksówkę. Benito właśnie wrócił z podróży. Wyślę go z tobą. Doskonale. Dziękuję. Nie pojedziecie z nami na cmentarz? Nie możemy. Jestem umówiona do ginekologa. A tak, Martin mi mówił. Ale wyleciało mi z pamięci. Zaraz pójdę i powiem pani Milagros, że robią orgię na oczach wszystkich. Jaki to przykład, jakie zachowanie. Wesoły dziś dzień nastał. O orgiach mowa. O co chodzi? Chcemy zostać sami, więc idź już. Serio. Używaj sobie, a teraz spadaj. Ona żartuje, nie zwracaj uwagi. Wiecie co? Mam was dość. Obojga. Przebrała się Mierka. Wynoszę się z tego domu. Chcesz na taryfę? Na Karenę zaczekaj. Niech idzie w diabły. Nie powinnaś była. A ty dokąd? Porozmawiam z nią. Urwę się na godzinkę i pojedziemy razem. Nie, dzięki, nie trzeba. Czuję się na siłach. Dobrze. Spotkamy się później. Dzięki. Zaczekaj, tu niewygodnie. Chodźmy do sypialni. Musi tam być jakieś wyrko. To chyba nie jest dobry pomysł. Czemu? A jak sądzisz? Wyluzuj się, kotku. Dobrze, że do ciebie przyszłam. Gdzie się podział ten figlarny ręco, którym kiedyś się zakochałam? No chodź do sypialni. Wyleczę cię z tej urojonej impotencji. Do kuchni nie. Będzie pysznie, zobaczysz. To już lepiej w sypialni. Oliwia, duża rzecz. Mnóstwo pięknych kobiet, prawda? Nawet nie spojrzałem. W głowie mi tylko moja Teodora. To ile zakosiłeś w spadku? Dwie łaciate. Dobrze wykarmione. Wygłupiasz się. Naprawdę. Krówki pierwsza klasa. Jednym słowem, masz teraz trzy. Musiałem je obie poświęcić. Jak to? Chyba ich nie sprzedałeś. Tam jest taki zwyczaj, że spadkobierca zaprasza krewnych na pieczyste. No a ja szanuję tradycje. Czyli wróciłeś z niczym? Cała wyprawa na nic? Nie, no coś ty. Oprócz krów dostało mi się autko. Samochód? Jakiej marki? Nówka? Swego czasu był nowy. Najświeższy model z tamtego roku. Jak to tamtego? To klasyka. Takie nigdy nie wychodzą z mody. Jest przed domem? Chcę zobaczyć. Benito, Milagros cię prosi. Człowiek ledwo z podróży, a już zaprzęgają w kierat. Ubierz się w uniform. Tak, nie pojedziesz.
Właśnie miałam zamiar. Dziś w nocy, moje słonko. Twoja matka zdjęła mi ciężar z serca. Mama jest bardzo łaskawa, czasami za bardzo. Dzień dobry państwu, jestem do usług. Proszę, zawieź panią pod wskazany adres. Oczywiście. Pani pozwoli? Zaraz tam będę. Dziękuję za wszystko, Milagros. Do zobaczenia. Przyniosłam pani lunch. Dziękuję. Masz na imię Klaudia, prawda? Chyba rozmawiałyśmy już kiedyś, ale pamięć mnie ostatnio zawodzi. Zdarza się każdemu. Rzeczywiście, jestem Klaudia. Przyjaciółka doktora Malatesty, tak? Jestem jego narzeczoną. Tak jest dobrze, czy obniżyć? Nie trzeba, dziękuję. A gdzie on jest? Mówię o doktorze Malatesta. Wyjechał do Stanów w sprawach rodzinnych. Mamy się pobrać po jego powrocie. Państwo się dobrze znają, tak? Mówiłem ci, że to nie jest dobry pomysł. Nie przejmuj się, to tylko pogarsza sprawę. Jesteś spięty, to wszystko. Nigdy dotąd nie byłem spięty, rozumiesz? Bo prowadziłeś mniej więcej normalne życie. A teraz jak złodziej w celi. Musisz się wyluzować. Chodź, zrobię ci mały masaż. Co robisz? Pakuję walizkę i wyprowadzam się. Dokąd? Nie wiem, może do Pabla. Zresztą nie twoja sprawa. Nie możesz tego zrobić. Jesteśmy wspólnikami. I co z tego? Proszę cię, zostaw mnie. Odstaw walizkę. Istotnie, znam Renza i co nieco o nim wiem. Naprawdę? Musi pani dobrze znać jego rodziców. I bardzo dobrze twojego narzeczonego. Sofia? Dzień dobry, Sofio. Widzę, że będziemy jeść. Smacznego. Są już jakieś wyniki? Tak. Tym razem muszę ci pogratulować. Chyba mamy niewielką poprawę. Poważnie? Winszuję panią. Oczywiście nie zmienia to zasadniczo całości obrazu. Jest jednak jakiś postęp. Nie doceniliśmy efektywności kuracji. Musisz się skupić na tym, co cię czeka, kiedy twoja pani przeniesie się do lepszego świata. To da ci siły do urzeczywistnienia marzeń. Ja już urzeczywistniłem marzenia. Wyrobiłem sobie pozycję w szpitalu, Klaudia mi przebaczyła. Byłeś biedny jak mysz kościelna. Zapomnij o szpitalu, tam masz przechlapane. Przynajmniej póki jesteś tu więźniem. Myśl o innych rzeczach. Własny jacht. Opalasz się, popijasz szampana. U twojego boku cudowna kobieta, jak ja. Naga. Albo w bikini, które kupiłeś mi w Puerto Pizarro. Pamiętasz? Tak cię podniecało, że nie chciałeś wychodzić z łóżka. Czarny, pamiętam doskonale. Rozwiązywało się tutaj.
Wybacz. Nie wiem, co mi się stało. Nie powinniśmy, sama wiesz. Proszę cię, zostań. Rosję wyrzuciła mnie z domu, nie słyszałeś? Nie z domu. Chodziło o co innego. Nieważne. Dłużej nie mogę tu mieszkać. Tylko zawadzam. Nieprawda. Jak możesz tak mówić? Jesteś moją najlepszą przyjaciółką i wspólniczką. Masz prawo być zwana Rosji, ale znasz ją przecież. Teraz pewnie żałuję swoich słów. No to co? I tak się wynoszę. Proszę cię, zostań. Nie podejmuj pochopnej decyzji. Rozumiem twój gniew, masz powody, ale... Ochłoniemy i porozmawiamy. Obiecaj przynajmniej, że to przemyślisz. Proszę. Siadaj. Dziękuję. Napijesz się czegoś? Mnie pani pyta? Tak. Może kawy? Chętnie, dziękuję. Z kropelką śmietanki. Jeśli łaska. I 3 kostki cukru. I jak? Idealnie, to właściwe słowo. Wszystko bez zarzutu. Tak się cieszę. Mówiłem. 4,5 miesiąca, waga książkowa. Płód rozwija się doskonale. Proszę się ubrać. Proszę. Dziękuję. Zaczekaj chwilkę. Nie masz pojęcia, jak się cieszę. Dużo myślałam i chyba już pora na twój pierścionek zaręczynowy. Poważnie? Mówisz serio?